Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Halina Kazusek, jestem wróżką, jasnowidzem, numerologiem i astrologiem i proszę Państwa, dla Was przygotowałam bardzo niezwykły horoskop, horoskop z kart Lenormand. Proszę Państwa, to są karty, których używała wróżka Napoleona, połączenie kart klasycznych, tarota, a także numerologii. Dla poszczególnych znaków zodiaku będę teraz wyciągała kartę i omawiała tutaj, jakie to będzie ich lato, co Was czeka w czasie wakacji. Jest to niezwykły czas, kiedy może zdarzyć się wszystko, kiedy szczęście zagląda do nas. Także tutaj wyciągnę teraz trzy karty. I pierwszy znak w zodiaku jest to baran. Proszę Państwa, dla niego wyciągnęłam kartę, która mówi o tym, że barany w tym roku będą odbywać bardzo dalekie podróże do krajów niezwykle egzotycznych, że nie będą żałowały pieniędzy na te podróże. Natomiast też mówią o tym, że u baranów, mimo że to czas urlopowy, mogą nastąpić zmiany w pracy, mogą otrzymać podwyżkę, mogą otrzymać awans. Także barany, dalekie, bardzo dalekie, egzotyczne podróże i w pracy dla nich korzystny czas, chociaż urlop by się wydawało taki urlopowy, letni czas, że to bardziej człowiek myśli o urlopie, a tutaj i też dla nich numerologicznie liczba 3, proszę Państwa, czyli liczba też romansów. Uważajcie, barany, będziecie narażone na liczne romanse. Drugą kartę wyciągnę dla drugiego znaku zodiaku, dla byków. I dla byka, proszę Państwa, karta oznaczona numerologicznie 7, czyli tutaj duże szczęście, możliwe wspaniałe, szczęśliwe zdarzenia. Natomiast też ta karta mówi o tym, że będziecie obiektem wielu zazdrości. Może w czasie lata właśnie wasze ubrania, bo byki pięknie się ubierają, pięknie się prezentują, bo to jest znak, którym opiekuje się bogini Wenus, więc wasz wygląd, to co posiadacie, może budzić właśnie zazdrość, nienawiść, plotki, uważajcie na to. Też tutaj karta klasyczna podpowiada, abyście uważały na swoje zdrowie, ponieważ raki, byki uwielbiają dobrze zjeść, więc nie przesadzajcie z tym jedzeniem lodów, nie przesadzajcie z jedzeniem dużej ilości potraw z grilla, także tutaj ostrożnie na zdrowie. Natomiast szczęście będzie Wam towarzyszyć przez wszystkie letnie miesiące, aż do tego stopnia, że będziecie budzić powszechną zazdrość i zawiść. Dla trzeciego znaku zodiaku teraz karta dla bliźniąt. I co tu dla tych moich ulubionych bliźniąt? Proszę Państwa, też karta, która mówi, że dla Was najlepszym miejscem pobytu na urlopy to będą tereny nad wodą, czyli jeziora, rzeki, morza, żegluga na jachtach, na statkach. Tutaj woda ukoi skołatane serca bliźniaków, bo to są osoby bardzo wrażliwe, osoby, które bardzo łatwo przyjmują negatywne energie i ta woda Was będzie oczyszczać, szczególnie woda morska. Także zapraszam Was. Również numerologicznie tutaj 8, to może być dla Was czas dobrych zarobków. Może się trafić jakaś okazja zarobienia dodatkowych pieniędzy, albo ponieważ bliźnięta mają duży zmysł do robienia różnych interesów, więc mogą tutaj zarobić jakieś pieniądze właśnie na turystyce, na właśnie takich branżach związanych z latem, z wakacjami. Także jeżeli macie takie pomysły, to wcielajcie bliźnięta drogie to w życie, bo te wakacje mogą dla Was okazać się wspaniałym odpoczynkiem, ale również okazją do dobrego zarobku.